Radio Opole. Radio Opole. Dotarła do nas pani Teresa Sobota właśnie z gminy Ujazd i ma ze sobą przepiękne kroszonki. Potem będzie można je podziwiać na stronie internetowej Radia Opole w zakładce programu Ze zdrowiem ci do twarzy. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Jest też piękny śląski strój pani Ołmy. Tak, od mojej Ołmy. To o tym stroju za moment, ale jak to się stało, że pani została taką twórczynią ludową, że pani dba o to, żeby ten opolski kroszonkarski wzór był wciąż obecny na tych pięknych jajkach? To jest pasja z dzieciństwa, po prostu w szkole podstawowej już zainteresowałam się tym i tak rozpoczynałam przygodę z kroszonką i no już to trwa i obecnie jest w tym roku jest 40 lat udokumentowanej działalności twórczej. Od 80 roku mam pierwszy dyplom uczestnictwa w konkursie wojewódzkim, no a po prostu lubię to, co robię. Robię to, co lubię, o tak. I to widać. Wyskrobywanie tego wzoru to jest bardzo taka robota, myślę, misterna, wyczerpująca, uważna. Czy po tylu latach pani już to robi z zamkniętymi oczami? No niestety tego się nie da zamkniętymi oczami zrobić. Trzeba po prostu patrzeć na to, co się robi, zachować, jak to mówiąc, i spokój, i pomyśleć, chociaż nie możemy pomyśleć, że jajko chcemy mieć w taką formę, ma być w takiej formie, ale niestety czasami kształt jajka nie pozwala na to, czy zrobi się kreskę w innym miejscu, już tej kreski nie można odwrócić jak gdyby i trzeba dokładać tak, aż końcowy efekt będzie. No tak, twórca, który tak pracuje regularnie, dostrzega te różnice nawet w kształcie jajek, ale pani tutaj zebrała ze sobą mnóstwo ciekawych przedmiotów, a wiemy, że ten wzór z kroszonki opolskiej jest bardzo stary. Tutaj chciałabym zwrócić uwagę, że pani teraz może wzięła do ręki to i pokazała i nam wytłumaczyła, cóż to jest. No to jest nic innego jak wzór opolski, nasze kwiatki, ale na kamieniu wapiennym, naszym też rodzimym kamieniu wapiennym. Tutaj akurat jest kamień wapienny. To jest wygrawerowane. Robiłam to kiedyś na konkurs w Stowarzyszeniu Kraina Świętej Anny. No po prostu no, zostało to zauważone, że coś jest z tym. Dobrze, a tutaj jest taka ciekawa technika, bo mamy też takie jajka, gdzie ten wzór jest taki wklęsły, że to jest nie tylko wyskrobane, ale wręcz wyżłobione. Jak to powstaje? Pokażmy też to, bo to ciekawa technika. To jest wycinane skalpelem na jajku styropianowym. Jajko styropianowe barwione jest po prostu zwykłą emulsją, którą się ściany maluje, a później wycinamy skalpelem. I pani przez cały rok tworzy takie piękne jajka. Można powiedzieć, że to jest praca przez cały rok. Wiadomo, w sezonie wielkanocnym, przed sezonem wielkanocnym jest dużo więcej pracy, chociaż w tym roku no, pracy było, pracowało się, ale wszystko, co się zrobiło, na razie jest schowane w szafie, bo niestety jarmarki się nie odbyły. No ale miejmy nadzieję, że wróci ten czas lepszy i znowu się spotkamy na jarmarkach. Może będą też przed nami kolejne wydarzenia, będzie okazja też zapowiedzieć, ale tutaj widzę, że oprócz tej takiej klasycznej kroszonki tradycyjnej pani próbuje cały czas innych technik, to chyba dekupaż? Tak, to jest dekupaż. No niedawno akurat nie ja prowadziłam warsztaty, tylko napisałam program w związku z 50-leciem naszej szkoły podstawowej i były warsztaty właśnie z dekupaż. I ja się przy okazji też trochę podpatrzyłam, nauczyłam i tak przeniosłam to na jajka. I nie tylko na jajka, bo też pani tworzy inne piękne elementy, o tym będziemy mówić za moment i za moment też wrócimy do rozmowy na temat tego tradycyjnego, śląskiego, bardzo starego stroju, który pani Teresa Sobota ma na sobie. Za moment wracamy. Powracam do rozmowy z panią Teresą Sobotą, twórczynią ludową z Olszowej w gminie Ujazd. Jesteśmy tutaj w naszym plenerowym studiu w Balcerzowicach. Dzisiaj bardzo dużo gości. Teraz rozmawiamy na temat rękodzieła, ale w ogóle pielęgnowania tradycji. I też muszę zapytać koniecznie o ten piękny strój historyczny, ważny dla pani, bardzo cenny. Proszę o nim opowiedzieć. Jest dla mnie bardzo cenny, po prostu to jest strój od mojej Ołmy. Urodzona była w 1905 roku. W wieku około 18 lat ten strój miała, no to możecie państwo policzyć, ile już on ma lat. No i na razie trzyma się dobrze. I ja go tylko zakładam na takie właśnie wyjścia, gdzie idę na jarmarkach, na konkursach, żeby zaprezentować i po prostu, żeby no, młodzież, nowe nasze następne pokolenie wiedziało, że kiedyś w takich strojach tutaj chodzono u nas właśnie na Śląsku Opolskim. I to był strój wyjściowy.
Tak, tutaj był, to był strój akurat do kościoła, w którym chodziły babcie, ale są stroje, które używały na co dzień inne, nieco lżejsze, nie tak, nie jest akurat aksamitny materiał, ale zwykłe, płócienne, ale naprawdę na dzisiejsze czasy nie może, no młodzi sobie tego nie mogą wyobrazić, że kiedyś nasze mamy, nasze babcie chodziły w takich strojach i na pole, akurat okres żniwny, możecie sobie państwo wyobrazić. No nie wiem, jedni mówią, że chroniło to od tego nadmiernego, od upałów, ale może takich upałów wtedy nie było. I pracowały w tym i były szczęśliwe. Dzisiaj nie chroni, tym bardziej jest nam miło, że specjalnie, żeby to pokazać też, bo mamy też stronę internetową, będzie można wszystko sprawdzić. Oglądamy ten piękny strój. Trzy kolory, tak właściwie czarny, brązowy i biały dominują, ale oprócz tego, że był to strój wyjściowy, pani Ouma miała też taki strój codzienny, jak on wyglądał. Co pani pamięta z dzieciństwa? Tak, strój codzienny był inny, ale wiem, że było parę tam tych spódnic pod spodem, no z opaski, jak to u nas mówiono, jakle i było to dużo, po prostu więcej warstw tego stroju było. Ja mam tylko tę jedną spódnicę tutaj, ale pod tym jeszcze było dużo jakieś tam halki, no, że całkiem to w inny sposób można było zobaczyć, nie? Trzeba było troszkę tych kilogramów pewnie dźwigać na sobie, ale ja dodam jeszcze, że pani Sobota też słynie z takich pięknych dywanów kwietnych, to jest też tradycja tutaj, wykonywana w Boże Ciało. Proszę opowiedzieć trochę o tych dywanach. No nie ja tylko słynę, bo słynie tutaj cała nasza okolica, nasza parafia i dochodzi do tego Zalesie Śląskie w parafii w Zalesie. Po prostu złożyliśmy wniosek do ministerstwa o wpis na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego i 10 marca tego roku zostało to wpisane, a później wniosek przez ministerstwo poszedł do UNESCO, żeby po prostu tam wpisać to na listę niematerialnego dziedzictwa ludzkości. No do dziś pozdrawiam pana ministra przy okazji, może mi dośle ten oryginał druku wpisu, ale jest to tradycja już no, ponad stuletnia, układanie dywanów kwietnych w czasie procesji Bożego Ciała na ulicach. Kiedyś był okres, w którym nie mogliśmy na ulicach tego robić, robiono to tylko dookoła kościoła, ale mimo wszystko te dywany kwietne powstawały. No, polega to na tym, że po prostu musimy parę dni wcześniej zebrać kwiaty, płatki kwiatów, które w danym czasie kwitną. Czasami są róże, czasami lubin lub inne kwiaty. I zbieramy to, gromadzimy w chłodnym miejscu, żeby po prostu przez te parę dni leżały sobie w chłodnym miejscu, nie wyschły. I na dwie, trzy godziny przed samym procesją Bożego Ciała wychodzimy na ulicę. No i jest różnie. My na ogół sypiemy piasek jako podkład. Inni sypią trawę, układają paprocie. I później na tym podstawie tworzy się jakieś wzory i wysypuje się płatki tych kwiatów, układając je w różne wzory, no takie, jakie w danym momencie do głowy przyjdą, albo już ktoś ma specjalne takie zrobione szablony, że w tych szablonach zakłada. I jest to robione, no jak mówię, na godzinę, dwie przed procesją. Później msza, procesja, wychodzi ksiądz z Przenajświętszym Sakramentem między nasze domostwa, na ulicę i stąpa po prostu po tym dywanie kwietnym. To już tylko na koniec, bo dzisiaj bardzo gorąca, ten śląski strój naprawdę jest taki ogrzewający dodatkowo, bo pani jest z rodziny wielopokoleniowej, są wnuki, czy one też się tymi tradycjami interesują? Czy to są dywany kwietne, czy kroszonki? Jak ta tradycja dalej płynie? No można powiedzieć, że kroszonki dzieci przejęły, wnuki próbują, ale co się tyczy Boże Ciało, to już wszyscy. Od tego najmłodszego brzdąca, którym już po prostu umie biegać, to już próbuje kwiatki, płatki układać na tym chodniku. Że to jest tradycja wielopokoleniowa i na pewno będziemy się starali, żeby nie zaginęła. Bardzo serdecznie dziękuję. Pani Teresa Sobota z gminy Ujazd ze wsi Olszowa była gościem naszego plenerowego studia. Radio Opole, Radio Opole.